dokładnie. Pierwsza połowa wyglądała w ten sposób, że jedna i druga drużyna chciała zobaczyć, co może, że tak powiem, zastosować w danej chwili, na co przeciwnik nam pozwoli. I mówię, to była taka połowa na badanie się. Druga połowa zdecydowanie inna. Tych emocji nawet nie pamiętam, jak się zakończyła ta pierwsza połowa. 1-0, dokładnie. Mieliśmy tą przewagę, ale mówię, no my już potrafiliśmy wygrywać 3-0. Na przykład pokażę Polski za ZTS Uniwersytet Warszawski Warszawa i przegrać 4-3. Także ten wynik 1-0 wcale nie był wynikiem bezpiecznym, ale udało się nam zagrać już skuteczniej, bo sytuacje w pierwszej połowie były niestety niewykorzystane. Tak naprawdę z metra na pustą bramkę dwóch moich zawodników nie strzeliło i mówię, że ta skuteczność musimy poprawić. W drugiej połowie te sytuacje były, już je wykorzystywaliśmy, wynik zrobił się na 5-1 i znowu niestety ta nasza bolączka, tracimy bramkę na 5-2, 5-3 i znowu chłopaki dostają troszeczkę przygaszeni, nie grają swojego, tracimy kolejną bramkę na 5-4, gdzie tak naprawdę już kadła się taka nerwowość, cofnąłem drużynę troszeczkę niżej, żeby zagrała nisko, bardzo konsekwentnie w obronie, nie tracili bramek, nie szukali ich, bo jeszcze troszeczkę tak za bardzo chcą iść do przodu i szukają tych bramek czasami na siłę. Udało się skontrować 6-4, chociaż było 6-5 zaraz i mówię, i ten wynik był cały czas później już na styku, bramka za bramkę. No